Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej audycji. Serdecznie dziękuję za wszelkie pytania, przede wszystkim za zainteresowanie, jak tam w poprzednim live'ie jeszcze z Warszawy zaznaczyłem, że nie mam gdzie mieszkać. Dziękuję bardzo za zainteresowanie, bardzo to doceniam, ale muszę wam powiedzieć, że wiara czyni cuda. Tak się wydarzenia potoczyły, że na razie o nich wam nie powiem, a powiem w osobnej audycji, może w weekend, a może w przyszłym tygodniu. W każdym razie pozytywnie. Takie zainteresowanie z waszej strony, że jedna z pań napisała, żebym zamieszkał u niej i wtedy będzie toczyć ze mną dyskusję, bo nie będzie się zgadzać ze mną w ogóle z tym, co ja głoszę w żadnym temacie. Bardzo to ciekawe, ale nie uważam to za właściwe i sprawiedliwe rozwiązanie. Lepiej się spotkać przy kawie w kawiarni i porozmawiać na neutralnym gruncie, a nie u kogoś. Temat dzisiejszej audycji, ale tyle jest ciekawych od was pytań, więc nie wiem, czy nie przerobimy najpierw tych pytań i odpowiedzi, a tytuł audycji Nowy Nieporządek Świata, to po prostu nagram następną audycję. Zobaczymy, ile nam zajmą te pytania i odpowiedzi. Co myślisz, żeby się nie odradzać już? No, nie ma takiej możliwości dla większości z nas, bo raz z własnej woli zagmatwaliśmy się tutaj w tą rzeczywistość, czyniliśmy błędy, czyniliśmy dobrze, więc trzeba odrobić pewne lekcje i otrzymać pewne nagrody, które sobie sami każdy z nas wypracował. Pamiętajcie, że rodzimy się zawsze z własnej woli. To jest przede wszystkim. A dlaczego się rodzimy z własnej woli? Dlatego, że możemy być tutaj na ziemi bogami w tej rzeczywistości stworzonej dla nas przez Stwórcę. Przede wszystkim pamiętajcie, że wszystko to, co ja mówię, to jest język, to jest tylko interpretacja, przedstawienie. Naprawdę to wszystko można wyczuć głęboko, jeżeli tylko uspokoimy chociaż na chwilę swój kołowrotek myśli. Także trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że język, dzięki któremu się porozumiewamy, rozumiemy, komunikujemy, przedstawiamy różne idee, spieramy się, zgadzamy, to jest rzecz wtórna, tak, bo tak naprawdę w tej rzeczywistości, w tej substancji, z której się składa nasza rzeczywistość, z tej energii, wibracji, jakkolwiek, to jesteśmy zdani tylko na opis. W świecie ducha nie ma języka, tak jak nie ma czasu i przestrzeni. To jest też bardzo ważne. Nie ma języka. Duchy nie porozumiewają się za pomocą języka. Z nami poprzez medium porozumiewają się, oczywiście żyjącymi fizycznie. Dlatego czekam z wielkim wytęsknieniem, kiedy wreszcie inne osoby obdarzone takim darem, jak była obdarzona Nel Halina Noel, otrzymają, zaczną wydawać te książki, będzie można wtedy porównać tą różnorodność i okaże się, że ta prosta prawda Boża jest jasna i zrozumiała dla każdego. Możemy się nie odradzać ponownie, jeżeli zbliżymy swoje wibracje do wibracji boskich, do wibracji Jezusa Boga. Będziemy bezinteresownie czynić dobro. Za życia czyniła święta Waleria Sikorzyna, która została świętą, czy święty Don Juan Matus, znany z książek Carlosa Castanedy. Świętość nie jest, bardzo luźno jest związana z tym, co głosi Kościół i jakich świętych on tam sobie obwieszczał. Oczywiście w dużym stopniu to się pokrywa, bo rzeczywiście było wielu wielkich ludzi Kościoła o dobrych, pozytywnych intencjach, no ale dzisiaj to zupełnie inaczej
się wygląda i przedstawia. Także osiągnięcie świętości, czyli tego najwyższego szczebla drabiny ewolucji duchowej, o którym mówiłem wiele razy, gdzie naprawdę to moje ja, ego nie liczy się, a liczą się inni ludzie i ich dobro i dopomaganie im, tak jak to ładnie podyktował w tomie siódmym Świat według świętych, święty Ramana Maharishi czy Maharshi, jak niektórzy wolą. Wracamy do pytań. Roma pisze: mam nadzieję, że ci, co mi zgotowali ten los, będą tak samo skrzywdzeni, okradzeni. Szkoda, że tego nie będę w tym życiu tego widzieć. Pozdrawiam. Kiedy ta Biblia? Nie mogę się doczekać. No tak, Biblia, już część z niej będzie opublikowana w tym roku na święta, więc jak ktoś chce prezent pod choinkę, to zapraszam na przesmak, fragmenty tej Biblii, bo całości nie zdążę w tym roku wydać, ale obiecuję, że będzie osobny tom z dyktowaniami Jezusa Boga i to będą fragmenty Biblii, różne ciekawe wątki. Na przykład będzie opisana w tej Biblii cała historia całunu, jak on przechodził z rąk do rąk przez wieki i jak był pielęgnowany. To też fantastyczna historia. Życie Jezusa, to wcześniejsze, w domu rodzinnym u swojej matki, świętej Maryi i ojca fizycznego, i fizycznej matki, i ojca fizycznego, świętego Józefa, także fantastyczne elementy. I oczywiście to opisanie w takich spokojnych, ciepłych słowach tej konsekwencji, nieubłaganej, żelaznej konsekwencji, z której składa się nasza, ta esencja rzeczywistości, w której żyjemy. Tak, pani Romo, tak samo będą skrzywdzeni, okradzeni, ale dla pani to zapewne niezbyt wielkie pocieszenie. Być może nawet będą skrzywdzeni, dosięgnie ich prawo, przyczyny i skutku, ta konsekwencja jeszcze nawet w tym życiu. Tak się zdarzyło pani Halince, opisywałem już też tą historię, kiedy ją okradziono. I za te pieniądze jeden ze złodziei kupił sobie auto, którym się roztrzaskał i został kaleką. I taka historia. Z tych właśnie pieniędzy, ze spieniężenia tych rzeczy, które ukradł z willi Nel Haliny Noel, pani Halinki, kupił sobie auto i tym autem, z braku doświadczenia, być może, nie wiem, po prostu roztrzaskał się i tak niefortunnie nie miał, jak tam było w dyktowaniu, zapiętych pasów, że został sparaliżowana, część ciała sparaliżowana, więc to prawo przyczyny i skutku dosięgnęło go bardzo szybko w tym samym życiu. I tutaj nie ma reguły, to może kogoś dosięgnąć bardzo szybko, a może dopiero, jeżeli ktoś się dobrze ubezpiecza, jest cwany i rozumie to prawo przyczyny i skutku, a chce świadomie krzywdzić, bo go to nie obchodzi, bo nie uważa, że nie daje temu wiary odpowiedniej, no to może się tak ubezpieczać, że dopiero dosięgnie go w przyszłym życiu jako kalekie dziecko. Także proszę się nie załamywać, pani Romo, a starać się na te swoje trudności spojrzeć z boku, takim chłodnym okiem obserwatora, okiem kamery, i zacząć się śmiać z tego wszystkiego i zacząć z humorem, z radością traktować te swoje problemy i kłopoty, a wtedy rozwiązanie zawsze szybko się znajduje. Najgorzej, jak tkwimy właśnie w tym, poddajemy się temu. Cała sztuka polega nie poddawać się. Ja wiem, że to nie jest proste, że to w słowach tylko tak wygląda prosto, że to są lata pracy, czasem kilka lat, a czasem kilkanaście lub kilkadziesiąt lat.
Niestety też tak, ale to jest bardzo dobra droga i jedyna, którą znam. Śmiać się z tego wszystkiego i starać się spojrzeć na to z boku, zobaczyć pozytywne punkty i tam się na nich skoncentrować i wyjść z tej przede wszystkim mentalnej, ciężkiej sytuacji. Nawet możemy wyjść ze śmierci bardzo bliskiej osoby, którą bardzo kochaliśmy i kochała nas. I możemy używać tego łącznika, tego bólu, do właśnie wychodzenia z tej sytuacji. Oczywiście zabrakło ukochanej osoby, bo nie daj Boże, nagle zginęła, czy coś się stało, ale my żyjemy dalej i każdy prowadzi swoje życie indywidualnie. Tutaj pan. O, fancy name, jak to się mówi po angielsku, JadFX Frozen Inspiration Playlist, pisze. Prosta rachuba, większość będzie biednieć, to ta mniejszość, co daje radę, będzie musiała mieć oczy dookoła głowy. Dla nikogo nie będzie bezpiecznie przez to, co tak zwana góra nam zgotowała. I jak Nostradamus mówił, bieda nadejdzie, dodając: na pewne sprawy ludzie mają wpływ, aby zmienić przyszłość, co do innych nie i wypełnią się dokładnie jak to opisałem. Tak więc bądźcie ostrzeżeni i przygotujcie się na te trudne czasy, najlepiej jak to potraficie. Jest w Biblii przykład, jak ci, co trafili do piekła, nie ma piekła, jest indywidualne piekło, pragnęli ostrzec synów i córki, aby nie postępowali tak, za co też trafią tam, lecz Bóg im zabronił. Dusza, Bóg nikogo nic nie zabronił. To jest kolejne straszne przekłamanie Kościoła, że Bóg komuś coś zabrania czy nie zabrania. Nie ma czegoś takiego. Jest całkowita wolność. Wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, wszyscy jesteśmy bogami na tej planecie. Dlatego się chcemy tu rodzić, bo mamy możliwość wybierania, mamy nieograniczone możliwości, mamy możliwości wszystko tylko, o czym możemy sobie pomyśleć, wszystko, o czym możemy sobie wymarzyć, to możemy czynić. Ta substancja, z której składa się rzeczywistość, układa się tak, jak my tylko sobie tego zapragniemy. No ale czytam dalej. Muszę wstawiać, no bo muszę prostować te bzdury Kościoła katolickiego. Dusza człowiek musi sama do tego dojść, domyślić się, bo bez tego nie byłoby nauczki. A tak, ta druga część to prawda. Nie zdradza się końcówki filmu na jego początku. Gdybyś się nie uderzył czy nie skaleczył, to byś potem nie uważał. Jezus, gdy mnie zabraknie, to te kamienie same będą krzyczeć i płakać, abym powrócił. No tak. Ja uważam, że bardzo ciekawie o tych resetach, kataklizmach napisał Platon. Już mówiłem o tym w jednej ze swoich książek ponad 2000 lat temu i uważam, że to, co napisał Platon, zostało przejęte później przez chrześcijan, którzy splądrowali Bibliotekę Aleksandryjską, nie tylko oni zresztą, ale chrześcijanie. I były tam jeszcze rzeczy napisane przez Platona, tak się niektórzy uważają, z których powstała Apokalipsa świętego Jana. Także to, co stało, uważam bardzo prawdopodobne, zerżnięte z Platona. Platon pisał, że resety zawsze były i będą, że to jest natura tej naszej ludzkości, człowieka, cywilizacji. I tam jest takie fajne zdanie: szczęśliwi ci, którzy mieszkają w górach i mają kurę i kozę, bo oni przetrwają. A biada tym, którzy w miastach mieszkają, bo rzeki z prądem i powodzią, potopem zabiorą ich. Takie to były słowa. Ale to nie dlatego, nie myślcie sobie, zamieszkałem tutaj w górach, w Karkonoszach. Nie z tego
nie z tego powodu. Chociaż, kto wie, może to się przydać, chociaż ja nie za bardzo wierzę w te strachy Nostradamusa. Nostradamusa, myślę, że to trochę inaczej się będzie odbywać, ale dzisiaj nie czas ten temat rozwijać. Także Jad FX Frozen Inspiration Playlist. Rzeczywiście, każdy z nas odrabia tutaj swoje karmiczne lekcje, ale to wszystko, co nam się przydarza, na co mamy wpływ i na co nie mamy wpływu, jest tylko i wyłącznie konsekwencją naszych indywidualnych, własnych czynów w którymś z poprzednich żyć. Organic Brain pisze, czyli organiczny mózg, można by na polski przetłumaczyć. Panie Robercie, mówi Pan wszędzie, że nic się nie dzieje przypadkowo i wszystko jest efektem karmy. To dlaczego tutaj Pan mówi, że Łotr strzelał do przypadkowych ludzi? To nie było tak, że oni, ofiary strzelaniny w poprzednich wcieleniach, zamordowali kogoś, może kogoś z rodziny strzelającego i teraz to spłacili. Nie, raczej tutaj wiele się mówi dzisiaj i wielu jest zwolenników odpowiedzialności rodzinnej, ale ja uważam, że jest odpowiedzialność przede wszystkim indywidualna. Chociaż oczywiście można klątwy rzucić na całą rodzinę. Mówię, że to tak się wydaje, tak powiedziałem na pewno w tej jednej z poprzednich audycji, że Łot strzelał do przypadkowych ludzi. Dla nas to były przypadkowe ofiary, nieznane, ale nikt, kto nie ma złej karmy, kto nie ma w sobie złego losu, nie zginie. Ta kula go nie, czy jej, nie dosięgnie. Ale nie wiemy o tym oczywiście, to jest przed nami schowane. No bo jakie to straszne by było, jakbyśmy wiedzieli, dorastając, dojrzewając, że w wieku 30 lat zostaniemy zastrzeleni, prawda? Albo że w wieku 25 lat wpadniemy pod samochód. Albo że w wieku 40 lat utną nam lewą rękę albo prawą nogę. Albo że w wieku 24 lat dziecko nam zginie albo zachoruje na nowotwór. Albo że my zachorujemy w wieku tam 34 lat i 6 miesięcy na nowotwór. Jakie to straszne byłoby wiedzieć, to tak te rzeczy to muszą być nieznane, prawda? Nie ma możliwości, żeby to było znane, bo wtedy byśmy w ogóle nie chcieli żyć i ten świat rzeczywiście by kompletnie stanął na głowie i zdziwaczał. Mimo, że i tak już staje na głowie i dziwaczeje, ale jeszcze nie jest tak źle. Ci, którzy wchodzą w te wszystkie wiry tego nowego nieporządku świata, to nie jest nowy porządek świata, a nowy nieporządek świata, w te różne ruchy i w to, co ludzie mówią, no to tak mają tą swoją konsekwencję, a ci, którzy nie, to śmieją się z tego i żyją swoim własnym życiem i realizują się sami. Pamiętajcie, śmiech jest fantastyczny, śmiech jest konsekwencją ducha, nie ciała. Tak jak język, którym ja się posługuję i mówię, i wy też jest konsekwencją ciała, to, że mam ciało fizyczne, tak, ten śmiech, radość jest konsekwencją ducha. Warto to wykorzystywać w sobie, ten ukryty potencjał. Zwróćcie na to uwagę. Norbert Piuro pisze, ofiara szaleńca też podlega prawu, co posiejesz, to zbierzesz? Czy też podlega prawu, co posiejesz, to zbierzesz? I traci życie za poprzednie przewinienia? Szaleniec jest egzekutorem i za to też później zapłaci? Bardzo to pogmatwane jakieś. Nie, proste. Każdy z własnej woli. Jeżeli ktoś staje się szaleńcem, to też z własnej woli, dlatego że nie potrafi zbalansować, zapanować na tym balansie, tej złotej wadze ciała i ducha. Mamy ciało, które jest indywidualne, mamy ducha, który jest indywidualny,
Dlatego jest takie ukłucie w momencie śmierci, no bo tracimy tą swoją tożsamość, ginie ciało, umiera, nasz duch pozostaje, przenosi się do następnego ciała, ale nie ma, nigdy nie było i nigdy nie będzie dwóch takich samych osób. Zawsze to mieszanka tego ducha z ciałem jest niepowtarzalna, jedyna i stąd ten żal za tym naszym jestestwem w danym życiu. Ale szaleńcem stajemy się też z własnej woli. Różne są tego przyczyny. Barbara Tube pisze: ostatnio mi się nie wiedzie, musiałam narozrabiać. Chciałabym wiedzieć, co takiego zrobiłam. Zapraszam na indywidualną sesję w takim razie, bo już otwierają się u mnie jasnowidzenia. I osoby, które zakupią co najmniej 3 tomy z tych wszystkich 9 dotychczas wydanych, będą miały tą poradę bezpłatnie, bo ja nie chcę brać żadnych pieniędzy za te porady. Ale chcę, żeby ta prawda Boża się rozchodziła jak najbardziej. I to jest moja intencja. Myślę, że ten zakup 3 tomów wybranych, albo wszystkich można, oczywiście też jest specjalna oferta na to, jeżeli ktoś chce, ale wystarczą 3 tomy na bezpłatną poradę, to proszę zamówić i umówić się ze mną na indywidualną sesję, poradę na odkrywanie poprzednich żyć i konsekwencji, i dlaczego jest tak, jak jest, a nie jest inaczej, i jak to ewentualnie zmienić. Tutaj kolejne pytanie ktoś mi zadał, dlaczego nie ma już prawdziwych uzdrowicieli, takich jak chociażby była święta Waleria Sikorzyna, która potrafiła nawet kaleki uzdrawiać, a ja w Polsce niestety o nikim nie słyszałem, kto ma udokumentowany sposób uzdrowienia kogoś kalekiego, że nagle kaleka czy niewidomy zaczyna widzieć albo wstaje z wózka. Czyli to, co czynił Jezus i to, co uczyniła też nauczycielka Nel Haliny Noel w Londynie, uzdrawiając kaleki. To jest cudowny dar, ale on się wiąże z pozbyciem się własnego ego, własnych pragnień na rzecz innych ludzi. Nie jest to proste, ale jest to jedyna droga, pokazał nam ją Jezus, czyli zbliżanie swoich wibracji do wibracji boskich. Niestety ci wszyscy uzdrowiciele, którzy funkcjonują, balansują właśnie tą swoją intencją. Z jednej strony oczywiście chcą jak najbardziej dopomagać, ale z drugiej strony chcą zapewnić sobie byt. W związku z tym liczą za te swoje porady i tutaj jest ta linia zachwiana. Ona się nie przeważa tak jak u Walerii Sikorzyny, która nie brała nic za swoje porady, tylko szkatułka tam stała. I kto chciał, to coś wrzucił. Opowiadałem już o tym, dobrowolne datki, opowiadałem już o tym wielokrotnie. Być może w odpowiednim momencie ja też tak zrobię, bo to jest jedyna droga. Wtedy ta nasza intencja staje się czysta. Możemy w całości się poświęcić dla pracy, dla innych i ta praca dostarcza radości i pozbyć się tych swoich ziemskich pragnień, które niesie ze sobą ego. Ja natomiast nie chcę zostać świętym, tak jak Nel Halina Noel też nie chciała popełniać drobne czasem błędy. Specjalnie, a najprzyjemniejsze są te, jeżeli o mnie chodzi, męsko-damskie. I żeby wrócić tutaj, prawda, żeby mieć tam jakieś do wyrównania drobne sprawy. Wcale nie chcę być świętym, żeby się urodzić na innej planecie. Mnie się tutaj na Ziemi bardzo, ale to bardzo podoba i z radością budzę się każdego dnia.
I dalej Barbara Tiup pisze: jestem już bardzo zmęczona obecnym życiem. Mój mąż w styczniu tego roku popełnił samobójstwo. Nie umiem się odnaleźć, spadła mi odporność i jakieś bakterie, wirusy ciągle mnie atakują, mam dość. No tak, pozdrawiam panią serdecznie, no bo to z piątkowej audycji u Rachela z VTV. Następna audycja będzie nie w tym tygodniu, a w przyszłym. Jeżeli się nic nie zmieni, nie ode mnie jest to zależne. Także zapraszam na te nocne pogawędki. Jeżeli człowiek ma dość, to umiera. I tyle. A śmierć nie jest niczym strasznym. Po prostu pozostawia się to swoje ciało i wybiera się, szuka się sobie nowych rodziców, nowego ciała. Jest to naturalny jak najbardziej proces. Oczywiście jest ten żal, prawda? Ciało chce żyć jak najdłużej, ma te swoje egoistyczne pragnienia, z którego Kościół zrobił grzech pierworodny, prawda? Że posiadanie ciała to jest grzech pierworodny. Kolejna bzdura i bajka Kościoła, ile oni tych bajek nawymyślali, żeby robić ludziom wodę z mózgu. Najgorsza chyba bajka to jest to rozgrzeszanie, prawda? Rozgrzeszenie, wyspowiadaj się nam, daj nam odpowiedni datek, prawda? A my odpuścimy na odpuście wszystkie twoje grzechy. Może nawet mieli cennik na grzechy, tak jak jeszcze niedawno prokuratorzy mieli swoje cenniki, prawda? Jeżeli sprawa nie była nagłośniona, to słyszałem, że rok za morderstwo kosztował 100 tysięcy, żeby kogoś takiego z morderstwa wyczyścić, jeżeli sprawa nie była nagłośniona. Więc myślę, że Kościół działał podobnie perfidnie przez wieki, tak jak działali kiedyś w naszym kraju prokuratorzy. Tak to jest. Także to, co powiedziałem wcześniej, spojrzeć na siebie z boku, z dystansu, zacząć się śmiać. Ja wiem, że to straszna sprawa, że mąż się powiesił, ciężko się z tego śmiać, ale spróbować popatrzeć na to wszystko właśnie okiem kamery i zobaczyć jakieś pozytywne elementy. Że dobrze, no nie ma go już, tak zadecydował, popełnił samobójstwo, ale jest może to światełko w tunelu, że jeszcze mogę sobie kogoś znaleźć i skoncentrować się na tym. Zacząć o tym myśleć, rozwijać to, nakręcać i wtedy to stanie się no, tym podstawowym elementem myślenia. Wtedy zapomnimy już, czas przykryje tą śmierć bliskiej, ukochanej nam osoby. Albo zacząć oglądać komedię, tyle, tak mało mamy tych dobrych komedii. Jeżeli miałem zły humor, pamiętam w Wielkiej Brytanii napadała mnie chandra, no to jedyne, co mnie rozbawiało, to był Monty Python, Flying Circus i te ich anarchistyczne, surrealistyczne dowcipy i ten fantastyczny angielski czarny humor. Także zacząć oglądać swoje jakieś ulubione komedie i zacząć się śmiać. A śmiech leczy. Śmiech to zdrowie. Odpowiedź tutaj Barbarze odpowiedziała Dorota Pocicka. Jest dużo takich ludzi. To, co serwuje nam dzisiejsza rzeczywistość, wymaga od nas innego niż dotychczas spojrzenia na życie. Żyjemy w bardzo trudnym czasie, ale trzeba próbować i być silną. Wszystkiego dobrego i dużo wytrwałości. Bardzo dobre słowa. Tak jest, żyjemy w tym strasznym kołowrotku. To się wszystko strasznie nakręca. Nie tylko media głównego obiegu okłamują nas, ale okłamują nas niestety już też wszystkie te media społecznościowe, YouTube, pełno tutaj jest też kłamstw i ludzie, którzy są zainteresowani, aby media głównego obiegu kłamały, tak samo są zainteresowani tym, żeby te media drugiego obiegu, alternatywne, też jak najwięcej, jak najbardziej
kłamały, także wpuszcza się w nas te uliczki różne spiskowych teorii. Niektóre z nich są prawdziwe, niektóre nie, no bo na spiskach cały świat jedzie od początku. Zawsze ktoś przeciwko komuś spiskuje. I stąd się wytworzyły teorie spiskowe. Niektóre są kompletnie nie wiadomo skąd, zwłaszcza takie, że obcy nami rządzą, że Ziemia jest płaska, a nie okrągła i tak dalej. Niektórzy temu dają wiarę. Ale każdy sam decyduje, w co chce wierzyć, a w co nie chce wierzyć. A kto mówi, że ma kołowrotek w głowie i że nie wie już, komu wierzyć, a komu nie wierzyć, niech się wyciszy, bo wszystkie informacje, wszystko, co jest potrzebne, każdy z was ma w sobie. W każdym z was tkwi boskość. W każdym z was tkwi ta potężna, ogromna wiedza wszechświata o wszystkim. Ale oczywiście ona jest zagmatwana, zakryta przez ten kołowrotek naszych myśli, a on jest wytwarzany specjalnie przez zewnętrzne media i niestety w bardzo dużym stopniu teraz przez te media alternatywne, YouTube, Facebook i o wszystkim, o czym tam możemy pomyśleć. A spróbujcie się wyciszyć, nie zabrać telefonu do lasu, pójść i spróbować się wyciszyć. Czy możecie żyć bez telefonu komórkowego, bez mediów, bez komputera, bez tableta, laptopa? Przeżyć chociaż 48 godzin. Niektórzy nie potrafią i kompletnie są zdruzgotani, jeżeli się im zabierze telefon komórkowy. Dużo jest samobójstw, bo ktoś stracił, komuś wpadł telefon komórkowy i pociąg nadjeżdżał, a mimo wszystko ta osoba skoczyła na tory, żeby ratować. To było ważniejsze od życia, prawda? No i oczywiście straciła życie ta osoba, więc do takich absurdów dochodzi. A jak ktoś nie wie, w co wierzyć, komu wierzyć, czemu nie wierzyć, no to sam jest sobie winien. Tu nikt inny nie jest winny, tylko sam sobie. Co ogląda, co włącza, zamiast słuchać siebie, to szpera, szuka i żadne odpowiedzi oczywiście stamtąd nie przyjdą. Myślę, że to wystarczy na tą audycję. Następna będzie ten nowy nieporządek świata, prawda, to co się dzieje. Z jednej strony bałagan i całkowity bałagan i, przepraszam za wyrażenie, burdel lewicowy. Z drugiej strony cały ten bałagan i burdel prawicowy. Podkręcany fałszerstwami Kościoła. Także tym zajmiemy się w następnej audycji. Pamiętajcie przede wszystkim, że język to jest tylko interpretacja tej rzeczywistości, tych wibracji, tych emanacji, tej substancji, z której się składamy, w której funkcjonujemy, żyjemy, która tak pięknie została dla nas stworzona, a tak żeśmy to wszystko tutaj nabruździli sobie. Bo to nie żadne rady galaktyczne, nie żadni obcy, a to my sami sobie stworzyliśmy ten świat. Człowiek człowiekowi zgotował ten los. To są piękne słowa, zdaje się naukowskie, o ile dobrze pamiętam. Także zapraszam na najlepszą interpretację tej rzeczywistości, bo ona przychodzi bezpośrednio ze świata ducha. Jest prostym i jasnym opisaniem tego, jak funkcjonuje nasza rzeczywistość, jak jest zbudowana. I zapraszam na wszystkie 9 tomów. Nie mam ich tutaj wszystkich 9, ale nie ma to znaczenia. Plansza się pokaże. I to jest rzeczywiście... Ja dlatego tak mówię i to, co mówię, bo to wszystko wynika z tych dyktowań. Ja z nimi obcowałem, spałem przez lata i wcale nie jestem mądrzejszy od was, ani po prostu jestem przeciętnym, zwykłym Robertem. I to wszystko, co mówię, to jest właśnie konsekwencja bycia, przebywania z tymi dyktowaniami, a one mają potężną moc. Wiele osób już mówi, że zmieniły, te dyktowania zmieniły im diametralnie
życie. One mają rzeczywiście, można by powiedzieć, magiczną moc wpływania na nas. Wystarczy czuć obecność ducha, wystarczy czuć tą obecność tego niepoznawalnego świata, ducha nieznanego, a zmiany samoistnie zachodzą w nas. Czytanie tych dyktowań też wycisza nas w jakiś sposób, wycisza ten nasz kołowrotek myśli i dzięki temu może się w nas, do nas wlać ta wielka mądrość i wiedza wszechświata. I to, co nam jest najbardziej potrzebne w tym życiu, to wtedy otrzymujemy, tak jak to ładnie w 7 tomie opisał święty Ramana Maharishi. Zapraszam na jego fantastyczne dyktowanie. Wystarczy wyciszyć się na moment. Dziękuję za uwagę. Zapraszam wszystkich do subskrybowania, polecania audycji znajomym. Wpisujcie komentarze. Zgadzajcie się, nie zgadzajcie się. Dyskusja jest jak najbardziej wskazana. A pani Helinka otrzymała kiedyś, że pierwsi, którzy pociągną za sobą tą prawdę Bożą, tą nową wiedzę tryskającą z tych dyktowań, to będą artyści, ateiści, ludzie niewierzący w Boga. No bo to jest tylko dyktowanie. Z nich powstaną filmy, przedstawienia teatralne, książki fantastyczne. To już imaginacja tutaj, nowy sposób myślenia, które wprowadzają te dyktowania, spowoduje rzeczywiście taki neoromantyzm, można by powiedzieć, kompletną rewolucję w sztuce, w literaturze, w filmie, który ma na nas olbrzymi wpływ i to zmieni powoli naszą, a może i szybko, naszą rzeczywistość, w której żyjemy, gdzie już będziemy rozumieć, że żyjemy w konsekwencji. Co zasiejesz, to zbierzesz i każdy jest odpowiedzialny sam za siebie i proszę nie zwalać winy na nikogo, tylko spojrzeć w siebie, poczuć się silnym, poczuć tą swoją boską moc w sobie. Dziękuję jeszcze raz za uwagę. Zapraszam do subskrybowania, zapoznawania się z tą prawdą Bożą. W tej chwili jest w specjalnej ofercie i do usłyszenia już wkrótce w tej audycji Nowy Nieporządek Świata. Dziękuję, do usłyszenia, do miłego.